Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w redakcji Boletynfo mamy na wizycie posła Rzeczpospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Kubowa. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Panie pośle, kto będzie kandydatem w wyborach prezydenckich w Bolesławcu? O, to widzę, że pan redaktor tak od razu z pytaniem. No tak, do bardzo poważnym i bardzo też ciekawym dla pewnie mieszkańców. Oczywiście przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, kto będzie kandydat? Powiem tak, na pewno kandydat Prawa i Sprawiedliwości będzie startował w wyborach na prezydenta tego pięknego miasta, jakim jest Bolesławiec. To po pierwsze. Po drugie, dzisiaj jeszcze trwają rozmowy, jest kilka osób zainteresowanych startem. No i cóż, będziemy dyskutować, rozmawiać i wybierzemy najlepszego kandydata spośród... No tak, ale co stało 10 miesięcy? Może niepewna, to jeszcze kandydata nie ma? 10 miesięcy to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, jeśli chodzi o wybory samorządowe, o kampanię. Dzisiaj jesteśmy, mówię, na etapie jeszcze konsultacji. Wybierzemy na pewno najlepszego kandydata, który bardzo poważnie powalczy o fotel prezydenta Bolesławca. Kto to może być? Wiesław Ogrodnik, Szymon Pogoda, Jan Rus, czy może Maciej Małkowski? Wymienił pan czołowych działaczy, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj nie chcę potwierdzać, które z tych nazwisk są brane bardzo mocno pod uwagę, ale rzeczywiście to są osoby, które mają potencjał, które działają bardzo mocno tutaj dla lokalnego społeczeństwa i myślę, że na pewno jedna z tych osób jest w gronie brana pod uwagę. To jest jeden element, to jest prezydent, ale druga sprawa, jak wygrać wybory w ogóle samorządowe, chodzi o radnych. Co Państwo zrobicie tu w Bolesławcu, żeby wygrać te wybory? Będziemy przekonywać przede wszystkim do tego, że jest potrzeba zmian. Doskonale wiemy, że obecny... Dobrej zmiany, rozumiem, tak? Dobrej zmiany, oczywiście, tylko i wyłącznie dobrej zmiany. Mamy świadomość tego, jak i mieszkańcy, że obecna władza samorządowa w Bolesławcu to można powiedzieć już kilkanaście lat jest u sterów tego miasta. I ja osobiście uważam, że dla takiej higieny i jakby odświeżenia i chęci rozwoju tego miasta potrzebna jest zmiana. Tak? To zawsze ktoś, kto nowy przyjdzie, troszkę inaczej popatrzy na to, co można byłoby jeszcze zrobić z nowymi pomysłami, z nową energią przede wszystkim. Kilkanaście lat rządzić w jakimkolwiek samorządzie. Ja uważam, że to jest zdecydowanie za długo. Też dlatego Prawo i Sprawiedliwość w zmianie ordynacji wyborczej wprowadziło tak zwaną dwukadencyjność, oczywiście liczona do przodu, czyli dwie kadencje będą obowiązywały tym razem po 5 lat. I to będzie zdrowe, tak? To będzie zdrowe. Panie pośle, okej, wszystko to, co pan mówi, to jest prawda. Natomiast jak ocenia pan obecnego prezydenta Piotra Romana w Bolesławcu? Panie redaktorze, jak Prawo i Sprawiedliwość ocenia? Właśnie, bo pytanie do mnie to jest trochę takie nienaturalne, powiem dlaczego. No ja nie jestem z Bolesławca po pierwsze, więc nie odważyłbym się forować jakiejś opinii dotyczącej działalności pana prezydenta. To przede wszystkim pytanie jest do mieszkańców Bolesławca. No, to pytanie, odpowiedź na to pytanie uzyskamy oczywiście podczas głosowania w wyborach. Natomiast ja myślę, że jest wyraźny sygnał na to, że mieszkańcy oczekują zmian. Czyli macie Państwo jako Prawo i Sprawiedliwość sygnał, że w Bolesławcu musi nastąpić zmiana prezydenta? Tak, i to jest podczas wielu spotkań z mieszkańcami Bolesławca, ale też jest tak, że do mnie, do biura, tak, przyjeżdżają osoby i mówią, że no, czas skończyć, bo dzisiaj wygląda sytuacja taka, że samorządowcy, którzy funkcjonują od kilkunastu lat, mają zdecydowaną przewagę nad tymi pozostałymi kandydatami, którzy jakby chcą przekazać mieszkańcom, przedstawić swoje wizje, koncepcje na zarządzanie poszczególnymi gminami czy miastami. I oni mają niestety, nie ma równego startu, tak? Wiadomo, że władza, która sprawuje ileś tam lat... Ma zawsze przewagę, to jest zaplecze ludzi, to są też jakieś tam media. Można byłoby dużo wymieniać. To jest wiele osób jakby uzależnionych od funkcjonowania obecnej władzy w samorządzie. Wie pan co, tutaj nasz redaktor Wętowski napisał taki felieton, którym uważał, że władza, znaczy niczym nie różnią się kandydaci
czy są z Platformy Obywatelskiej, czy z Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ no, to jest tak mała miejscowość, że tutaj wszyscy wszystkich znają, no i tutaj dokonanie zmiany jest prawie niemożliwe moim zdaniem. No, nigdy nie jest nic niemożliwe. Zawsze to jest taki, przyjdzie taki też moment, ja to nazywam tak zwane zmęczenie materiału, tak? Czyli ludzie potrzebują czegoś nowego, czegoś świeżego. Gdybyśmy pytali potencjalnego wyborcę, tak, co mu się nie podoba, czy co mu się podoba, pewnie zdania byłyby bardzo zróżnicowane dzisiaj. Ja śmiem twierdzić, że ta tendencja co do oczekiwanych zmian jest bardzo mocno wzrastająca. Czy ja dobrze rozumiem, że pan uważa, że tutaj w tym małym mieście Bolesławie, no 40 tysięcy miasta, nie takie małe, tak, rządzi grupa taka już zamurowana i trzeba ją po prostu zburzyć. Nie? Tak, ale to nie dzieje się tylko w Bolesławcu. To jest wiele miast na terenie Dolnego Śląska, czy też w kraju, gdzie sprawują władzę samorządowcy, którzy są już kilkanaście lat. I mówię, to o tym, co przed chwilą powiedziałem, to prowadzenie chociażby kampanii, tak, dotarcie do mieszkańców, czy też zaproponowanie swojego programu jest dla konkurencji, dla potencjalnych przyszłych burmistrzów, wójtów czy prezydentów jest utrudnione. I to należałoby w jakiś tam sposób też unormować. No wszystko okej, tylko że w tym momencie, czy może trochę wcześniej, tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie miało zbyt dużego poparcia, nie? Powiedzmy, w powiecie jest chyba dwóch tylko radnych. W mieście, nie wiem, no jeden jest, który jak gdyby, nie wiem, czy nawet z Prawa i Sprawiedliwości był wybierany. Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast co w takim układzie? Jak chcecie zdobyć to poparcie tutaj na tym rynku bolesławieckim? To przede wszystkim ciężka praca u podstaw, czyli spotkanie z mieszkańcami, konsultacje z mieszkańcami, co też pozwoli nam określić precyzyjnie program. Nikt nie ma wyłączności na mądrość. To nie jest tak, że działacze społeczni czy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, że mają panaceum na to, jak mogłoby to miasto w 100% wyglądać, bo bez wsłuchania się w głos mieszkańców, bez tych właśnie konsultacji takich programowych, społecznych, no, nie będzie to możliwe. Tak? I panie pośle, w Bolesławcu jest pewna grupa ludzi, która popiera prezydenta i to są radni wybrani przez w tym zespole prezydenckim. I kilku innych radnych, którzy byli wybrani ze względu na to, że były jednoosobowe okręgi wyborcze. Teraz te okręgi zostały zlikwidowane, w związku z tym na to liczycie, że poprzez zlikwidowanie okręgów Prawo i Sprawiedliwość to wygra? Nie jest kwestia, że na to liczymy, ale panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Gdybyśmy popatrzyli procentowo na poparcie, czyli przekrój społeczeństwa, kto popierał Prawo i Sprawiedliwość, kto popierał inne ugrupowania, czy też stowarzyszenia, które startowały. Ale pan mówi o tej proporcjonalności w wyborach do Sejmu, tak? Nie, mówię też o proporcjonalności w wyborach do samorządu, gdzie nie ma odzwierciedlenia na wprost, na przykład, że kilkanaście, czy kilkadziesiąt procent wyborców, na przykład Prawa i Sprawiedliwości, czy też Platformy Obywatelskiej, czy innych ugrupowań, oddało głos na to, żeby dany ich reprezentant był w Radzie Miasta, tak? Wygrała osoba, która uzyskała tych głosów więcej. I teraz jak popatrzymy procentowo, jaka jest reprezentacja tych wyborców, którzy oddali głos na przykład na Prawo i Sprawiedliwość, niech to będzie nawet kilkanaście procent, to przynajmniej powinno być kilku radnych w Radzie Miasta. Ale to Radzie nie jest tak do końca, panie pośle, ponieważ proporcjonalne wybory były w powiecie. I w powiecie Prawo i Sprawiedliwość uzyskało tylko dwa mandaty. No tak, ale myślę, że teraz się to zmieni. Teraz się to zmieni? Ile, na ile liczycie mandatów w mieście, na ile w powiecie? Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w tak zwane, mówiąc kolokwialnie, buty osób, które są tutaj na miejscu i mają pewne założenia co do oczekiwania, co do tego, jaki będzie wynik wyborczy, ile osób będzie zarówno w Radzie Miasta, jak i w Radzie Powiatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast idziemy z nastawieniem oczywiście takim i będziemy bardzo mocno to przedstawiać podczas kampanii, że będziemy chcieli mieć i zarówno w powiecie, i w mieście większość. Co zaproponujecie na przykład młodym ludziom? To nie jest pytanie dzisiaj do mnie, tak? Bo mówię, pana jako Prawo i Sprawiedliwość, nie jako posła, tylko jako Prawo i Sprawiedliwość, co młodzi ludzie mogą zadecydować o wyniku tych wyborów. Pierwsza fundamentalna rzecz, która też już zaczyna się dziać centralnie, tak? To jest oczywiście Mieszkanie Plus.
To jest temat, bolączka młodych ludzi, to nie ma co się oszukiwać, że ten problem i dotyczy zapewne Bolesławca, i dotyczy Lubina, Legnicy i ludzie, ludzie tu się kształcą, wyjeżdżają i już nie wracają do Bolesławca. Jeżeli tak jest, no to też jest jakiś wyraźny sygnał, tak, że władze samorządowe w Bolesławcu albo z tym nic do tej pory nie robiły, albo po prostu nie zauważyły tej tendencji, mhm. i należałoby, to jest właśnie taki sygnał, tak? To jest taki sygnał, że należy przeprowadzić jakiekolwiek zmiany, żeby taką tendencję odwrócić, czyli żeby zachęcić tych młodych ludzi do powrotu po kształceniu, studiach i tak dalej. Ale to jest szerszy aspekt do dyskusji. Ja nie chciałbym dzisiaj wchodzić, jasne, że tak powiem, szczegółowo w to, co będzie też przedstawiane jako program Prawa i Sprawiedliwości w Bolesławcu. Bo to też jest tak, że oczywiście my centralnie możemy mówić o pewnych założeniach programowych. Natomiast te małe ojczyzny zawsze się jakby to rządzi swoimi prawami. Zawsze to są zupełnie inne oczekiwania. Gdybyśmy dzisiaj zestawili, jakie są potrzeby Legnicy, Wrocławia, Bolesławca, czy Lubina na przykład, czy Jawora, to proszę mi wierzyć, że w większości przypadków będą to zupełnie, zupełnie rozbieżne. No to taka już abstrakcyjna historia. Gdybyście Państwo poparli na przykład Piotra Romana w wyborach, to myślałem, to jest, no, wie Pan co, to taka jest abstrakcja, że to jest niemożliwe. Niemożliwe. Panie pośle, jest Pan członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dokładnie tak. W Bolesławcu jest pewien problem z nielegalnym wysypiskiem śmieci, z którym był Pan informowany przez jednego z radnych. Tak. Co Pan zrobił w tej sprawie? Powiem tak, rzeczywiście dostałem taki monit od jednego z radnych, że istnieje tutaj problem. Ja zawsze, jak jakiekolwiek jest interwencja, prośba o interwencję, żebym się tematem zajął, to ja nigdy tego nie bagatelizuję. Natomiast, no powiem tak, zawsze są organy, które służą, że tak powiem, wyjaśnieniu takich kwestii. Wiem, że tą sprawą zajmuje się prokuratura. Ja oczywiście też stosowny monit do prokuratury w tej kwestii wystosowałem. Czekam w tej chwili na rozwój wydarzeń. Zobaczymy, ja nie chcę, że tak powiem, wchodzić w kompetencje ani żadnego z organów nadzorujących ten temat, bo to nie jest tylko prokuratura, to jest też i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i parę innych instytucji, które tym problemem się zajmują. Ja dzisiaj nie chcę oceniać, jakie będzie rozstrzygnięcie, natomiast jeżeli jest taka prośba ze strony radnych, to ja zawsze, tak powiem, reaguję i interweniuję. No i czekamy, jaka będzie. Panie pośle, ostatnie pytanie. Jak Pan był ostatnio, to rozmawialiśmy na temat wznowienia eksploatacji miedzi tutaj w okolicach Bolesławca. Mówił Pan, że nie ma szans. Czy się coś zmieniło? Na dzisiaj podtrzymam to smutne zdanie wtedy, które powiedziałem do mieszkańców Bolesławca, okolic, bo to stare Zagłębie Miedziowe. Zaprzepaszczono szansę i to na przynajmniej kilka lat, tak? Inwestycjami zagranicznymi niestety... Czyli krótko, nie ma szans. Dzisiaj nie. Nie ma szans. Panie pośle, kończy się nasz wywiad. Jeżeli Pan chce coś powiedzieć mieszkańcom Bolesławca, proszę bardzo. Miło mi zawsze gościć w Bolesławcu, szczególnie tutaj też w studio w Boles Info. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. No i też tych nadchodzących, to jeszcze trochę czasu jest do tych wyborów samorządowych, ale takiego głosu rozsądku i obiektywizmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem był poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Krzysztof Kubów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.